Dziadku, co to za album? To album mojego taty, a waszego pradziadka. Jak był małym chłopcem, zbierał zdjęcia i wycinki z gazet. Ale stary, jakie fajne zamknięcie. A kto jest na tych zdjęciach? Marszałek Piłsudski. Ta pani to Maria Zbilewiczów-Piłsudska, mama marszałka, uczyła swoje dzieci miłości do ojczyzny. A to Józef Wincenty Piłsudski, tata marszałka, który podczas powstania styczniowego był komisarzem rządu powstańczego. A co to? To herb rodu Piłsudskich, Kościesza. Co to za miejsce? To majątek Piłsudskich Zułów. Tutaj urodził się Józef. Niestety w 1874 roku dwór i zabudowania spłonęły. A te dwa brzdące? To starszy brat Bronisław i siedzący Józef. Bronisław też był wielkim patriotą i car zesłał go na Sybir. Tam badał kulturę miejscowych plemion na wyspie Sachalin i ożenił się z córką wodza. Jego potomkowie żyją w Japonii. A ten herb? To herb Rzeczpospolitej z czasów powstania styczniowego. Polski orzeł, litewska pogoń i święty Archanioł Michał, patron Rusi. Po pożarze majątku rodzina przeniosła się do Wilna, ukochanego miasta marszałka. Wraz z bratem Bronisławem Józef działał w kółku samokształceniowym Spójnia. Sprowadzał do Wilna zakazane przez cara polskie książki. Już wówczas młody Józef rozmyślał, jak odzyskać niepodległość. Dziadku, a co to za dziwne literki? To pisana cyrylicą karta więzienna marszałka. Za swoją działalność został zesłany na Syberię. Państwowy przestępca Józef Piłsudski, szlachcic. Rysopis? Lat 19, 1887 rok. Wzrost? 2 arszyny i 7¾ werszka. 175 cm. Szczególne znamiona. Twarz czysta, tylko brwi zrastają się nad nosem. Na końcu prawego ucha brodawka. A co robili zesłańcy? Zesłańcy mieli nakaz zamieszkania w wyznaczonej miejscowości. Nie mieli dokąd uciec, więc nikt ich nie pilnował. Młody Józef mieszkał w buriackiej wiosce Tunka, wycinał drzewa w tajdze, dawał korepetycje dzieciom, chodził na polowania. Ile lat musiał tam mieszkać? Skazano go na 5-letnie zesłanie i dodatkowe pół roku za udział w buncie więźniów w Irkucku, kiedy to został bardzo pobity. Po powrocie do Wilna w 1892 roku rozpoczął działalność w Polskiej Partii Socjalistycznej. Został redaktorem naczelnym nielegalnego pisma Robotnik. Przeniósł się następnie do Łodzi i tam został aresztowany podczas drukowania Robotnika. Osadzono go w 10. pawilonie w warszawskiej Cytadeli. Udawał chorego psychicznie i na badania przewieziono go do szpitala w Petersburgu, gdzie dzięki Aleksandrowi Sulkiewiczowi, polskiemu Tatarowi, uciekł na wolność. W 1904 roku rozpoczęła się na Dalekim Wschodzie wojna pomiędzy Rosją a Japonią. Piłsudski postanowił pojechać do Japonii i uzyskać pomoc dla sprawy polskiej. Chciał broni. Poleciał samolotem? Dziadku, przecież wtedy nie było samolotów. Tak, podróż trwała bardzo długo po wodzie i lądzie. Z Londynu statkiem przez Ocean Atlantycki do Nowego Jorku, dalej koleją przez Chicago do San Francisco,
i znów statkiem na Hawaje do Honolulu, by w początkach lipca 1904 roku dopłynąć do Yokohamy w Japonii. Wow, prawie dookoła świata! Japończycy nam pomagali? W tym samym czasie w Tokio był Roman Dmowski, przywódca Narodowej Demokracji. Obawiał się, że wybuch powstania nie da nam wolności i zginie wielu młodych ludzi. Dlatego też zniechęcił Japończyków do większej pomocy. Panowie długo rozmawiali w jednej z herbaciarni, ale nie zgodzili się ze sobą. Choć mieli różne wizje drogi do niepodległości, to całym swoim życiem służyli Polsce. To dzięki nim Polska odrodziła się w 1918 roku. A co to za góra? To święta góra Japończyków, Fuji. Dmowski i Piłsudski razem weszli na jej szczyt. W tym czasie w zaborze rosyjskim organizacja bojowa PPS rozpoczęła ataki na urzędników carskich. To właśnie z tych bojowców miała powstać Armia Polska, a na to były potrzebne pieniądze. Mogli napaść na banki. Piłsudski wziął udział w akcji na pociąg pocztowy w Bezdanach, niedaleko Wilna. Wśród grupy spiskowców byli przyszli premierzy polskiego rządu. Opanowali pociąg i wysadzili sejf. Zarekwirowane ruble przeznaczono na działalność. Fajny pistolet! To broń Piłsudskiego, belgijski Browning, który użył podczas akcji. Następnie Piłsudski wyjechał do zaboru austriackiego i tam zaczął tworzyć Związek Walki Czynnej. To miała być ta polska armia? Tak, to oni wraz z członkami Strzelca i Związku Strzeleckiego stworzyli pierwszą kompanię kadrową. To był pierwszy polski oddział, który po wybuchu wojny światowej 6 sierpnia 1914 roku wyruszył z Krakowa do Kielc, które były w zaborze rosyjskim. Zaczęli napływać ochotnicy i powstały legiony polskie, które walczyły u boku Austro-Węgier z Rosją. Legioniści bohatersko walczyli w wielu bitwach, a najsłynniejsza z nich to bitwa pod Kostiuchnówką na Wołyniu. W lipcu 1917 roku żołnierze 1. i 3. brygady odmówili złożenia przysięgi na wierność niemieckiemu cesarzowi i zostali internowani. Co się stało z Piłsudskim? Komendant został uwięziony w twierdzy magdeburskiej w Niemczech. To znak rozpoznawczy legionów? Tak, to odznaka za wierną służbę. Pierwsza brygada Józef Piłsudski. Kiedy wojna dobiegła końca, Niemcy uwolnili komendanta, który 10 listopada 1918 roku powrócił do Warszawy. Warszawiacy rozbroili żołnierzy niemieckich i 11 listopada 1918 roku odrodziła się niepodległa. A to słynna maciejówka, którą nosił Piłsudski. O, niedźwiadek Wojtek! Wojtek nie był białomisiem. Tak, to nie Wojtek, co zdobywał Monte Cassino. To Basia Murmańska, biała niedźwiedzica, którą przygarnęli polscy żołnierze na północy Rosji. Gdy w 1919 roku wrócili do Polski, defiladowali przed Piłsudskim razem z Basią. Dziadku, a to kasztanka, prawda? Tak, to ukochana klacz marszałka Piłsudskiego. Choć Polska pojawiła się znów na mapach świata, to trzeba było obronić jej niepodległość. We Lwowie z Ukraińcami walczyły Orlęta Lwowskie, w Wielkopolsce wybuchło zwycięskie powstanie,
Ślązacy aż trzykrotnie zrywali się do walki, by wrócić do Polski. Zaatakowali nas Czesi i Litwini, ale największe zagrożenie czyhało na wschodzie. Bolszewicy chcieli podbić Polskę i wywołać ogólnoświatową rewolucję. Dziadku, ale wygraliśmy! Oczywiście. Powstrzymaliśmy armie bolszewickie pod Warszawą 15 sierpnia. A w dniu 16 sierpnia 1920 roku znad rzeki Wieprz ruszyła wielka polska kontrofensywa. Kontrofensywa? Niespodziewany atak wojska polskiego, który odrzucił bolszewików na wschód. Jesienią nad rzeką Niemen ostatecznie ich pokonaliśmy. Dziadku, czy ktoś nam pomagał? Tak. Mała grupka amerykańskich pilotów, oddziały ukraińskie, białoruskie, nawet z dalekiego Kaukazu. W ostatniej chwili przed bitwą warszawską dotarł węgierski pociąg z olbrzymią ilością amunicji. To maczuga? Nie. To buława marszałkowska, jaką dostał Piłsudski. Symbol największej władzy wojskowej. Marszałek Piłsudski, nie mogąc znieść kłótni i sporów polityków, wyjechał do Sulejówka, do dworku Milusin i tam wiódł prywatne życie. Bawił się z córkami i psem. A jak bawi się piesek? Pies! Kiedy Polska pogrążyła się w kryzysie politycznym, wierni żołnierze wezwali marszałka, by ratował ojczyznę. Niestety, Polak strzelał do Polaka. To smutne. Marszałek bardzo to przeżył. Jednak nie było innej drogi ratunku. Następne lata marszałek Piłsudski poświęcił dla Polski. Ciężka praca i problemy zdrowotne odcisnęły swoje piętno. W Belwederze, w wolnych chwilach układał pasjansa i mimo zakazu lekarza pił bardzo mocną herbatę. Dziadku, a nauczysz mnie grać w pasjansa? Pasjansa się układa. Oczywiście, nauczę cię, jak będziesz starszy. Mimo wyjazdów leczniczych nad Morze Czarne, do Egiptu, na portugalską wyspę Maderę i nad niemieckich Druskiennik, stan zdrowia marszałka pogarszał się. 12 maja 1935 roku o godzinie 20:45 serce marszałka przestało bić. Pogrzeb był olbrzymią manifestacją patriotyzmu. Miliony Polaków stało wzdłuż torów kolejowych na trasie przejazdu pociągu z Warszawy do Krakowa. A na jakim cmentarzu pochowano Piłsudskiego? Ciało marszałka spoczęło na Wawelu, tam, gdzie wielcy patrioci. Natomiast serce znajduje się na cmentarzu wileńskim Rossa. W marmurze wyryto fragment utworu Juliusza Słowackiego. Mamy wycieczkę szkolną do Krakowa, to może będziemy na Wawelu. Jak będziecie, to pokłońcie się marszałkowi.
się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzenia, gdy wy tego nie umiecie. A gdy wam teraz do śmiechu usta się układają, śmiejcie się do woli, gdy ja z tej trąby was żegnam pustym, dziecinnym, żołnierskim śmiechem i słowem do widzenia. Jedzie, jedzie na kasztance, siwy strzelca strój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie szabelka, dwa ze stali, dwa ze stali? Przecież idziemy w bój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Gdzie twój mundur jeneralski, jeneralski, złotem wyszywany? Hej, hej, komendancie, wodzu kochany. 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 Masz wierniejszych niż stal chłodna, niż stal chłodna. A, młodych strzelców rój, młodych strzelców rój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Nad lampasy i purpury, wolisz strzelca strój.